Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe, odcinek 11. Znowu troszeczkę inaczej, no ale coś trzeba urozmaicać, nie? Na samym początku, zanim opowiem Wam o nowościach, których jest bardzo mało tak naprawdę, więc niedużo Wam tu będę opowiadała, ale zanim, to przychodzę do Was z przetestowanymi przeze mnie dwoma zapachami z 2023, z nowości perfumowych, odcinek 10, w których mówiłam Wam o najpiękniejszych zapachach 2023, wybranych na Fragrantice. I mam tu Burberry Goddess. Od Was też uzyskałam pewne informacje na temat tego, jaki to jest zapach. Jedna z Was napisała, że to jest coś strasznie słodkiego i tak dalej, że totalnie nie to. Natomiast ja Wam powiem, że dla mnie to jest totalnie to. Z tym, że one są przepiękne. Strasznie mi się podobają. Ja nie uważam, że to jest wanilia ulepna, mimo że jak pamiętam z opisu nut, wanilia się jest tutaj i w głowie, i w sercu, i w bazie, pod różnymi postaciami, ale jednak. I szczerze Wam powiem, to jest przepiękny zapach, ale totalnie na mnie nie trwały. To jest zapach, który w ogóle na mnie nie pozostaje dłużej niż półtorej godziny. Jeżeli chodzi o sam zapach, to faktycznie jest on w jakimś stopniu taki waniliowy, ale nieprzesłodzony moim zdaniem. Zapach jest naprawdę piękny, chociaż momentami mam wrażenie, że zbyt syntetyczny. Że któraś z tych wanilii jest za mocno syntetyczna i tę syntetyczność czuć. Można zrobić piękny zapach syntetyczny, który naprawdę będzie cudowny. Natomiast tu trochę zajeżdża plastikiem. Nie wiem, czy ja ostatnio coś mam po Ninie Ricci, że mi zajeżdża plastikiem, ale naprawdę zajeżdża mi plastikiem. Natomiast ogólnie to nie jest taka wanilia, która jest w D1. To jest raczej wanilia i tak naprawdę wiecie co? Nie mogę tego zapachu porównać do żadnych waniliowych perfum, które mam. Bo na pewno nie jest to ani Libre, ani D1, ani też Good Girl. Żadna tak naprawdę. Natomiast one już tu na nadgarstku praktycznie na mnie nie są wyczuwalne. No to jest tak słabe, że szkoda po prostu, żebym traciła pieniądze na zapach, który mi się bardzo podoba, ale który na mnie kompletnie nie będzie pachniał. Także bardzo dobrze, że udało mi się zdobyć próbkę. No i drugi, to jest, o którym Wam mówiłam, że to jest takie największe moje zainteresowanie w sumie zdobył, z tych 10, to był Jean Paul Gaultier, Gaultier Divine i to jest Eau de Parfum i słuchajcie, zaraz Wam powiem, bo ten zapach jest jeszcze bardziej nietrwały na mnie niż Goddess. To jest, słuchajcie, fajny zapach, ale zwyczajny. Niczego nie urywa. Ja nie wiem, czy on zasługuje na to, żeby być w trójce, w dziesiątce, ale w trójce. Naprawdę nie ma ciekawszych zapachów niż takie coś, bo ja nie powiem, że on jest zły. On jest zielony, on jest bardzo świeży. To jest zapach... który nie jest w żaden sposób ani wyrafinowany, ani wyjątkowy. Jest zbyt subtelny, zbyt delikatny, zbyt świeży, zbyt
nijaki i zbyt taki, jak wiele już wąchałam. Wiele już takich zapachów po prostu wąchałam i nie widzę potrzeby kupowania za prawie 400 zł buteleczki tego zapachu. Także dobrze, że udało się kolejną próbkę zdobyć i odhaczone, że tak powiem. Nic spektakularnego. A teraz przejdźmy do nowości. I teraz tak, zacznę od Charlotte Tilbury. Z tego, co kojarzę, ona nie miała zapachów, nie ma zapachów, nie miała zapachów, ale będzie miała zapachy. Od 2 maja na całym świecie ma się pojawić, a u niej na stronie od 30 kwietnia ma się pojawić 6 zapachów, słuchajcie. I ma to być tak, More Sex, piżmowo-skórzany, Love Frequence, kwiatowo-drzewny, Joyforia, ciepło-kwiatowy, Magic Energy, cytrusowo-drzewny, Calm Bliss, wodno-kwiatowy i Cosmic Power, ambrowo-pikantny, przyprawowy. Powiem szczerze, że o ile ja za kolorówką jakoś... to znaczy, może inaczej. Marka jako marka bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podobają opakowania, cała ta szata, to wszystko, jak to zostało wymyślone, jakie to jest luksusowe, ekskluzywne, piękne. Słuchajcie, miałam jej kosmetyków, część jeszcze nadal mam, część już zużyłam, jak podkład, jak puder, który już prawie kończę, ale mam bronzer, mam róż, też skończyłam już jej kremowy, także generalnie miałam styczność z tymi produktami i nie mogę powiedzieć, że one są tragiczne, a nie do końca wpasowują się w moje gusta, może tak bym ujęła. I dlatego troszeczkę boję się zapachów. Jeżeli ona zrobi jakiś discovery set za jakąś normalną cenę, a nie przekosmiczną, to jestem zainteresowana, żeby te zapachy poznać. Ale nawet jeżeli to ten discovery set, podejrzewam, że nie pojawi się tak od razu. Więc ja Was tylko informuję, że takie coś jest, a co Wy z tym zrobicie, no to oczywiście do Was należy decyzja. Następny nowy zapach to jest Kenzo i to jest, słuchajcie, Lo Kenzo Glacé. Teraz tak, słuchajcie, ten zapach jest dla kobiet. To jest taka cała kolekcja Lo, czyli wody, i to się ma wpisywać w taki kanon zapachu lodowatego. Jak zaczęłam czytać w ogóle o tym, ponieważ tutaj przy tym zapachu Kenzo odeszło troszeczkę od takich składników syntetycznych. Nadal one tu są, ale jednak 90% tego zapachu to są składniki naturalne. Dalej, jeżeli dla kogoś jest ważna ochrona środowiska, to też szkło, które zostało użyte do tej buteleczki, do wyprodukowania tych butelek, 15% tego szkła pochodzi z recyklingu. Zawsze jest to jakiś krok do przodu. 15% to nie jest tak mało, biorąc pod uwagę ilość wypuszczonych buteleczek. A jeżeli chodzi o sam zapach, to ma to być lodowaty zapach, który otwiera świeżym i mrożonym akordem włoskiej mandarynki, prowadzącym do delikatnego, kwiatowego akcentu frezji, który nadaje zapachowi kobiecy wymiar, a kończy fasolką tonką. I chciałabym, żeby każdy opisywał mi w ten sposób zapach, bo ja mam jakieś wyobrażenie już, słuchajcie, o tym zapachu. Chciałabym czymś lodowatym pachnieć, chciałabym tą frezją pachnieć. Uwielbiam frezję, uważam, że przepięknie pachnie. Biorąc pod uwagę, że jest tutaj obiecane 90% naturalnych składników, tym bardziej przekonuje mnie do tego, żeby sprawdzić ich trwałość, jak to się będzie układało na skórze, czy to będzie, wiecie, w jakikolwiek sposób się zmieniał ten zapach, czy będzie jednostajny. Bardzo jestem ciekawa. Ten zapach jest już dostępny, słuchajcie, możecie go kupić, ale jest też, znalazłam na pewnej stronie,
Scent coś chyba się nazywa. Nawet wiecie co, Wam powiem, bo to jest Scent Advice i na tej stronie jest podana informacja, że zapach jest gurmandowy. To już ja nie rozumiem, bo opis wskazuje na coś lodowatego, orzeźwiającego, a zapach jest gurmandowy. Straszną mam zagwozdkę z tym. Będę wypatrywać, będę szukać, będę patrzeć. Tak. Tym bardziej, że ja z tej serii Lo używałam kiedyś Kenzo, Lopar Kenzo, bodajże tak się ten zapach nazywał. Dobrze już teraz nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. I to były bardzo świeże, ale bardzo, słuchajcie, trwałe perfumy. Uwielbiałam właśnie tę wodę perfumowaną. Uwielbiałam, to był mój zapach, nie wiem, jak miałam 20 lat, to chyba używałam właśnie wtedy. Wtedy właśnie sięgałam po tak bardzo świeże zapachy, ale jednak zawsze szukałam tej trwałości, on mi ją dawał. Czy dzisiaj byłoby tak samo? Nie wiem, bo bardzo dużo się zmieniło, ale na pewno jest na mojej liście, być może po spróbowaniu. Dalej Steve Madden, słuchajcie, on jest producentem, jest inaczej. Steve Madden, słuchajcie, to jest osobowość, osobistość, nawet można powiedzieć, jedna z lepiej sprzedających się marek obuwniczych tak naprawdę, bo on robi tam też inne rzeczy, ale od obuwia zaczął. Jego obuwie jest przekozackie i przepiękne, od zawsze mi się podoba. Wkleję Wam tutaj zdjęcie butów damskich, jakie on wykonuje, jakie projektuje, bo on projektuje te buty, coś niesamowitego. I biorąc pod uwagę, jakim jest artystą w modzie, zapachy też mnie nie dziwią. To nie jest jego pierwszy zapach, to jest jakby druga odsłona zapachu, który już kiedyś stworzył. To jest powrót zapachu Goldie Eau de Parfum. I Goldie teraz ma mieć fajniejszą buteleczkę niż kiedyś. To jest takie w ogóle serce złote. I słuchajcie, ma być bardzo proste, co też mi się podoba, bo to ma być bergamotka, gruszka, jaśmin, ciepłe, drewniane nuty bazy. Bardzo ogólnikowo, ale tak naprawdę może więcej nie trzeba, bo wydaje mi się, że mogą to być takie bardzo ciałowe, taki bardzo ciałowy zapach. One nie są jeszcze dostępne, nie ma jeszcze informacji, gdzie są, gdzie mogą być i kiedy. Też nie znalazłam, natomiast biorąc pod uwagę, jak bardzo go cenię jako twórcę mody, butów, no to zdecydowanie jestem ciekawa po prostu tego zapachu, na pewno. Dalej, słuchajcie, kolejna marka to jest Elis Brooklyn Miami Nectar, zapach się nazywa. I weszłam sobie tam na tą stronę tej Elis, zobaczyłam te zapachy, bardzo mi się w ogóle buteleczki spodobały, cała ta strona, w ogóle to wygląda tak luksusowo, bym powiedziała. Zaczęłam szukać tej marki, gdzie możemy ją dostać, czy w ogóle możemy ją w jakikolwiek sposób dostać, bo nie ukrywam, że markę Sphinx niestety nie przywróciła dostaw do Polski. Zrobiła tylko na Kanadę, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone i udało mi się jeden zapach jakimś totalnym fuksem zamówić, a teraz no niestety nie ma już takiej możliwości i ten najnowszy ich zapach Vanilla Azur przeszedł mi koło nosa i nie ma tego zapachu dostępnego póki co nigdzie na żadnych innych stronach oprócz właśnie ich. Także staram się weryfikować, czy w jakikolwiek sposób jest dostępność w Polsce, no bo nie ukrywajmy, ale ile osób ma kogoś za granicą, że w ogóle może sobie pozwolić na to. Też to nie jest kanał dla tylko jakiejś określonej grupy ludzi, ale dla każdego, żeby każdy mógł z tego skorzystać. W związku z tym, jeżeli w żaden sposób nie jest to do sprowadzenia nawet z zagranicy do Polski,
no to chyba o takiej nowości nie warto nawet mówić, czy o takiej marce może nawet nie warto u mnie wspominać w tych nowościach. Takie mam przemyślenia, dajcie znać, co myślicie Wy. Natomiast Alice Brooklyn jest na Bangerhead i na tej stronie możecie dostać jej zapachy. I powiem Wam szczerze, że zamówiłam sobie, zaraz Wam powiem co, złożyłam zamówienie. Złożyłam zamówienie, bo zaintrygowała mnie bardzo ta marka, spodobała mi się i stwierdziłam, że sobie zamówię. I zamówiłam, słuchajcie, zamówiłam tej marki Discovery Set, 9 zapachów po 2 ml, zapłaciłam 171 zł i 0 zł przesyłka, także spoko. I poznam po prostu w ogóle zapachy, czy coś mi się podoba, czy nie. Różny jest przekrój. Przekrój jest od takich świeżych, bardzo słodkich, bardzo słonych też zapachów, więc jestem bardzo ciekawa i nie omieszkam Was również zapoznać z tą marką i Wam o niej poopowiadać. Dlatego postanowiłam ten Discovery Set zamówić. Tego zapachu jeszcze nie ma na Bangerhead, natomiast jest w nutach. W tym zapachu, słuchajcie, różowy ananas, liść palmowy, woda kokosowa, dziki jaśmin, plumeria, lilia doliny, mech drzewny chyba, solone drewno, słodki bursztynowy, drzewny wanilia. Także ten zapach nawet na Alice Brooklyn nie jest jeszcze dostępny. Jest tam podana chyba 19 kwietnia chyba jest tam data podana. Tak, z tego co pamiętam, to 19 kwietnia ten zapach będzie dostępny, czyli poczekajcie, jak Wy widzicie ten film, to ten zapach już jest dostępny, a jak ja go nagrywam, to jeszcze nie. Także to. I jest jeszcze jedna marka, o której Wam chciałam powiedzieć, to jest Fleur. I to jest marka, która wydała dwie mgiełki do włosów i ciała. I to jest zapach Moonstone i Dragon Fruit. Oni generalnie robią normalne zapachy. Jest to marka ze Stanów. Normalnie wody perfumowane, z tym, że robią też mgiełki. Akurat wydali dwa nowe zapachy mgiełek, niekoniecznie zapachów, niekoniecznie wód perfumowanych. Ale chciałam Wam o tym powiedzieć, bo po pierwsze mgiełki bardzo dużo osób używa. Niektórzy nawet wolą niż wody perfumowane, przynajmniej latem. To po pierwsze, a po drugie chciałam Wam powiedzieć, bo to też jest marka, którą możecie mieć i się nią zainteresować. Jest ona do kupienia na Nisze Beauty. Nieraz Wam o tej stronie właśnie mówię. Tam znajdziecie tak naprawdę marki. Jak gdzieś jakieś marki nie możecie znaleźć, to zajrzyjcie na Nisze Beauty, bo właśnie tam są nieoczywiste nieoczywistości. Moonstone to jest zielone jabłka, ananas, czarna porzeczka, skórka cytryny, mandarynka, jaśmin, geranium, drzewo sandałowe, wanilia, bursztyn. Bardzo kwiatowo-owocowe, a Dragon Fruit też jest tak naprawdę bardzo mocno kwiatowo-owocowy i to jest ananas, smoczy owoc, arbuz, kwiat śliwy, kwiat lotosu, piwonia, cukrowa ambra, ziarna, wanilii, drzewo sandałowe. Wydaje mi się, że całkiem może to być coś przyjemnego, letniego. W ogóle takie mgiełki chyba z myślą o lecie właśnie są tworzone, także gdyby ktoś chciał. Na tę markę jeszcze się, słuchajcie, nie zdecydowałam. Planuję, ale na spokojnie, bo na razie kupiłam ten Discovery Set właśnie Alice, ale też jeszcze jeden zakupiłam Discovery Set, słuchajcie. I tamten Discovery Set drugi ma 5 zapachów, takich pomieszanych. Troszeczkę zdecydowałam się go ze względu na Agnieszkę Green Tea, którą oglądam i która pokazywała te marki u siebie na kanale, które są w tym Discovery Secie.
a chciałabym je w jakiś sposób poznać, więc myślę, że jest to po prostu dogodna możliwość, żeby to zrobić. Nie jest to długi film, króciutki, bo też nie ma za bardzo, już tak nie wychodzą, słuchajcie, nowości. Jakby to widzę, że jest takie przystopowanie już z tym, co chyba, wiecie, pozwoli nam trochę odetchnąć i tak, że jest takie w końcu i pomyśleć o tych zapachach, które do tej pory poznaliśmy albo których w ogóle jeszcze nie poznaliśmy z poprzednich lat tak naprawdę i zastanowić się też nad preferencjami, nad tym, czego szukamy. Dobry taki oddech, być może przed czymś też dużym. No, zobaczymy. W każdym razie to wszystko na dzisiaj. Dzięki i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Buziaczki, kochani. Pa!